Państwa, jesteśmy tutaj z powodu książki Gustaw i ja. To jest książka, która miała premierę już jakiś czas temu, ale też książka, która właściwie stała się takim przewodnikiem. Przewodnikiem dla różnych ludzi, dla różnych osób, dla czytelników, którzy po prostu czytają książki i lubią biografię i chcą poznać życie Magdaleny Zawadzkiej i Gustawa Holubka, ale też wiem już, że jest to książka dla wszystkich, którzy interesują się teatrem, filmem, którzy po prostu chcą wiedzieć czegoś więcej, nawet o czasach PRL-u, w których przyszło bohaterom żyć. Mówię, że ta książka jest przewodnikiem, ponieważ nie ma takich książek na rynku, dlatego że nie ma książek o Gustawie Holubku. Gustaw Holubek sam napisał jedną książkę, to są Wspomnienia z niepamięci, wydane również przez Marginesy parę lat temu. Było to drugie wydanie. Książka powstała w 1999 roku i nigdy żadna inna się nie ukazała. Wspomnienia z niepamięci dotyczą tylko bardzo wczesnego czasu życia Gustawa Holubka, młodości i wczesnej dzieciństwa, wczesnej młodości. Kończy się, można powiedzieć, akcja tej książki w momencie, kiedy pan Gustaw zdaje do szkoły teatralnej. Dlatego też oczekiwanie na rynku na książkę Gustaw i ja było ogromne. Właściwie wielu dziennikarzy bez przerwy pytało rodzinę, panią Magdalenę, czy czasami gdzieś nie zachował się maszynopis, rękopis, może pan Gustaw coś napisał, może zostawił. Nie zostawił. Jest to wszystko, co mamy, to wspomnienia z niepamięci, mnóstwo dokumentów, listów, wystąpień publicznych. No i oczywiście role teatralne, filmowe, ale literatury nie ma już żadnej. W związku z tym Gustaw i ja, ta piękna książka wypełniła swego rodzaju lukę, która się zrobiła i wiem, że bardzo wielu studentów dzisiaj korzysta również z tej książki, że ta książka okazała się książką nie tylko tak, jak sądziliśmy. Przygotowaliśmy ją po to, żeby ją czytali nasi czytelnicy. Czytelnicy popularnych biografii, czytelnicy literatury, czytelnicy dobrej książki. Okazuje się, że korzystają z niej studenci, ludzie, którzy się interesują teatrem albo pracują z teatrem, w teatrze. Więc książka spełniła wiele ważnych funkcji, o których nawet nie mieliśmy pojęcia, my jako wydawcy, a na pewno nie autorka tej książki, czyli Magdalena Zawadzka, bo to ona ją napisała. I napisała ją, proszę Państwa, w bardzo trudnej chwili, ponieważ pan Gustaw Holubek odszedł i nastąpił pewien moment, który pewnie w życiu spotyka wielu z nas, czyli takiej pustki, którą właśnie w snucie tej opowieści, to, że można ją było przylać na papier i wydać, okazało się pewną formą terapii, która nadeszła po śmierci pana Gustawa. Czy tak, Magdo, było? Tak, z przyjemnością słucham, że może nawet i studenci czytają tę książkę, żeby z niej się czegoś dowiedzieć o świecie, w którym żyliśmy, większość z nas, do pewnego momentu, dopóki ten świat się nie zmienił na zupełnie inny. Ja tu nie chcę mówić, że gorszy czy lepszy, tylko zupełnie inny. Mówię o tym 25-leciu naszej wolności, tak pięknie obchodzonym i nazwanym 25-leciem wolności. Ale większość mojego życia przebiegała w PRL-u i w tymże PRL-u, który mnie otaczał, nas otaczał, przyszło mi żyć i przyszło mi być szczęśliwą również, bo przecież działy się też bardzo dobre rzeczy i ciekawe. I przede wszystkim moje życie było takie, że nie żałuję ani jednej chwili z tych, które minęły. To, co mówię o PRL-u, to jest przecież tło życia tego rodzinnego, domowego, zwyczajnego, nieznanego czytelnikom. I właśnie to życie moje z Gustawem opisałam. Opisałam najbardziej szczerze, jak potrafiłam, bo pisanie nieszczere nie miałoby dla mnie w ogóle żadnego sensu. I starałam się też opisać je w taki sposób, żeby przybliżyć nas, którzy jesteśmy postaciami
znanymi z ról, z teatralnych, filmowych czy telewizyjnych, czy tam z opisów w gazetach i wywiadów, ale mało kto wędrował po moim mieszkaniu, mało kto znał Gustawa jako człowieka udomowionego, mało kto wiedział, jak patrzymy na świat i otaczającą nas właśnie rzeczywistość, od której nie można się było od opisu jej odciąć w żaden sposób, bo ona była również integralną częścią naszego życia. Ta książka jest zawarta w takiej klamrze, w klamrze czasowej, między wiosną, kiedy męża przyszłego mojego poznałam, a wiosną, kiedy odszedł ode mnie na zawsze, do być może lepszego świata. I to jest prawie 40 lat, więc to jest kawał życia wspólnego i kawał też właśnie tej historii nas ściśle dotyczącej. Pisałam tę książkę, tak jak już powiedziała pani Hanna, może to była terapia, ale ja wtedy nie myślałam o tym, że to może być dla mnie terapia. Ja po prostu musiałam ją napisać, bo coś takiego się stało ze mną, że wspomnienia wręcz zaatakowały mnie. W krótkim czasie po śmierci męża, bo to było może 6 tygodni po jego odejściu, czy w miesiąc. W każdym razie to się stało bardzo nagle, że wspomnienia osaczyły mnie i wręcz zażądały spisania. I jasność umysłu, jaką wtedy miałam, i pamięci, i być może też stres, w jakim znajdowałam się, spowodował, że przesunął się przed moimi oczyma film, jakiś film, dokładnie, klatka po klatce, wręcz z datami, z nieprawdopodobną znajomością tego, co było 40 lat temu, aż się sama sobie dziwię, że coś takiego może się człowiekowi zdarzyć. Ja usiadłam i zaczęłam pisać. I potem dopiero zdałam sobie sprawę, że zanurzanie się w tych wspomnieniach jest rodzajem leczenia się z traumy, w którą popadłam, jak to często bywa po śmierci bliskiej osoby, i że te wspomnienia są tak szczęśliwe, bo jakoś nie przypominam sobie, żebym z Gustawem miała jakieś złe wspomnienia. To patrzenie się o tyle nie zmieniło, nadal twierdzę, że byłam szczęśliwa, mam co wspominać. Wspomnienia dają mi siłę, w ogóle życie z tak ciekawym człowiekiem i tak dobrym i miłym i kochanym, to jest danie takiej podstawy na całe życie, podstawy siły. Ja nie jestem słaba. Ja po śmierci męża zrobiłam się silniejsza niż byłam, bo wiedziałam, że już teraz mogę polegać tylko na sobie i liczyć tylko na siebie. Zresztą zawsze taka byłam, ale jednak to duchowe oparcie jest wręcz opoką. Czy ty w spotkaniach z czytelnikami, w rozmowach o książce, czy czytelnicy pytają cię o taką sytuację, jakby braku wiary w to, że szczęście może się ludziom zdarzyć? Nie, czytelnicy nigdy, ale krytycy to jest zupełnie odmienny rodzaj ludzi. Oni w inny sposób myślą o wielu rzeczach, poza tym mają gdzieś tam zakodowany krytyczny stosunek, no bo stąd są krytykami, że chcą się dopatrzeć we wszelkiego rodzaju twórczości tego, co jest niestosowne, niewłaściwe lub niedobre wręcz. Dlatego krytykują. Myślę, że to stąd wynika. Czytelnicy nigdy, nawet jeszcze bardzo mi miło, bo bardzo często czytelnicy po spotkaniu podchodziły do mnie osoby, które mówiły, my też jesteśmy takim szczęśliwym małżeństwem. Albo ktoś, kto stracił męża czy żonę, mówił, ja też byłam, czy byłem tak szczęśliwy. Mi jest też teraz ciężko bez tej mojej drugiej połowy. Czyli ludzie mają tak. Nie ma tylko przemocy w rodzinie wyłącznie, która jest teraz tak bardzo poruszona i słusznie. Nie ma tylko nieudanych małżeństw, ludzi, którzy się zawiedli na całym życiu i resztę życia właściwie płaczą nad sobą, dlaczego mieli tak okropnie. Są ludzie szczęśliwi wśród nas
I ci ludzie, tym, którym się nie powiodło, dają do zrozumienia, że może być inaczej, że mogło być inaczej, że to wynika z czegoś, że jest coś nieudanego. Nigdy nie ma jednej strony, która popełnia same błędy. Że można czasem coś skorygować, można czasem o coś powalczyć. No ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nie mogę powiedzieć, że tak jak mówią ludzie, że pracowałam nad swoim związkiem. Pracowałam, czyli charuwa jakaś od rana do wieczora, żeby wypracować jakiś uśmiech, jakieś życzliwe słowo, jakiś dowcip, żeby obrócić kłótnię w zabawę, w żart. Nie pracowałam. Po prostu tylko chciałam dobrze i on chciał dobrze. W każdym razie rzeczywiście udowadnialiśmy, że to jest piękna, mądra książka i tym Państwu się udało, bo proszę Państwa, dzisiaj wydając książkę biograficzną, wydawca musi mieć na względzie różne rzeczy. Musi pamiętać, że jest Pudelek Nieszczęsny oraz Super Ekspres i Fakt, które nastawiają czytelnika bardzo do bohaterów i do ludzi, którzy mają jakieś kłopoty albo spotkały ich jakieś nieszczęście, no bo wszelkie takie osobiste rzeczy, które się w związkach również zdarzają, są często no, nieszczęściem tak naprawdę, ale one są jakby przedstawiane czytelnikom dzisiaj i słuchaczom i my sami chętnie przecież korzystamy z serwisu internetowego Pudelek i tam wszystkiego się dowiadujemy. No taki jest dzisiaj świat. W związku z tym książka biograficzna musi albo wydawca mieć taką jasną myśl, że nie może zboczyć z pewnej drogi i jednak nie może dać się nie może przezwyciężyć ta popkultura, która jest wszechobecna i taki pęd za tym, żeby dowiedzieć się koniecznie, co jest za tymi drzwiami małżeńskiej sypialni. O tym trzeba pamiętać. I książka Gustaw i ja pokazała też to, że wydawca o tym pamięta, ale też, że ludzie na szczęście mają no, dosyć jasne poglądy na sprawę. Nie wszystkich interesują kompletnie prywatne rzeczy. Na nasze nieszczęście, jak się śmieje, pani Zawadzka wprowadziła nas naprawdę w duże kłopoty, ponieważ pan Gustaw nie pił, proszę Państwa, no takie nieszczęście. Nie pił również. Ja też go nie piłam. Nie wyrzucaliście rzeczy. Nie robiliśmy skandali po nocach i nie zachowywaliśmy się niegrzecznie w stosunku do ludzi. No właściwie to nie ma o czym pisać, jak na nasze czasy. No właśnie, trzeba coś zrobić takiego, co się nie mieści przynajmniej w minimalnej normie zachowania. Podkreślam, minimalnej. Ale teraz i tak te pisma wiedzą lepiej. Dam Państwu przykład. Przyniosła mi pani do domu znajoma pismo Twoje Imperium, gdzie czarno na białym jest napisane dokładnie wszystko to, co dzieje się w brzuchu mojej synowej. Otóż będzie miała syna i to oni wiedzą, znaczy nie oni, bo zawsze jest jakiś przyjaciel rodziny czy znajomy, który wie, że będzie syn. A ja wiem dokładnie i Państwu o tym mówię, że będzie córka. I mam w iPadzie zdjęcia USG i wszystko i wiadomo. Ale Twoje Imperium wie, że będzie córka. Że będzie syn. Właśnie oni wiedzą, nawet jest tam szereg komentarzy na ten temat. No, mnie to śmieszy. Nawet nie jestem w stanie się zdenerwować. Proszę Państwa, jesteśmy w przededniu wydania nowej książki. Już za kilka tygodni na Krakowskiej Targi Książki ukaże się wznowienie książki Magdaleny Zawadzkiej pod wcześniejszym tytułem Kij w mrowisko. Nowa książka będzie zatytułowana Taka jestem i już. I to jest Magdo, książka o czym? Tytuł wymyśliłam. I bardzo jestem dumna z tego tytułu, bo on jest właśnie dokładnie tym, o co chodzi w tej książce. Ten wspomniany Kij w mrowisko, książka wydana dokładnie 15 lat temu, jest w pewnym sensie bazą tej nowej książki, bo nie mogę się wyprzeć felietonów, które pisałam 15 lat temu, a które po przeczytaniu, po 15 latach, dotykają wszystkich spraw, które są ciągle, one nie zniknęły. One są ciągle aktualne i powiedziałabym jeszcze bardziej aktualne.
To znaczy problemy, które poruszałam 15 lat temu, zwyrodniały już absolutnie, są straszne, a wtedy były też okropne. Więc widzę, że nie ma w tych felietonach niczego retro, co tak się nostalgicznie mówi, ach, to już teraz jest dużo lepiej, jest dużo gorzej. Te felietony są bazą i ich się w żaden sposób nie chce wyprzeć oraz rozdziały, które zawsze będą tymi samymi rozdziałami, a więc dzieciństwo, dorastanie i młodość. Zamknęłam wtedy mój życiorys na młodości, bo uważałam, że to, co się dalej toczy, to już się tak toczy. Potem minęły lata, prawie 10 lat, napisałam książkę, która jest, zaczyna się młodością i zamyka w sobie całe moje życie, aż do momentu śmierci męża. Teraz dopisałam kilka rozdziałów, które są też dalszym ciągiem mojego życia, ale no jednak zupełnie inaczej patrzę na to moje życie, kiedy męża już nie ma koło mnie. Dopisałam też podróże, które właściwie to jest tylko tych podróży malutka cząstka, te ostatnie, które były dla mnie jakimś niebywałym spełnieniem marzeń, takie podróże. Ominęłam wszystkie inne, bo jest ich dużo, bo ja jestem podróżniczką zapaloną i uwielbiam zwiedzać świat. To jest coś, co mnie fascynuje, wręcz narkotyzuje. I wiem, że świat można zwiedzić za duże pieniądze i można zwiedzić za małe pieniądze. To zależy, kto co wybierze, jakie są możliwości, jakie są propozycje, które docierają na każdym kroku do nas. I z biur podróży, i z prywatnych możliwości podróżowania, i od znajomych zaproszenia. Więc ja to pominęłam. Ja napisałam o trzech najważniejszych podróżach ostatnich lat i dopisałam jeden tylko felieton, który zatytułowałam go tak jak nazwa zespołu Modern Talking, ale Modern Talking znaczy współczesne mówienie, jak się teraz mówi. I tak dopisałam jeszcze złośliwie Anno Domini 2014. Jak Państwo kupią tę książkę i przeczytają ten mój jedyny współczesny felieton, zrozumieją Państwo, co znaczy w naszym obecnym czasie modern talking. Nie wspomniałyśmy jeszcze o tym, że oprócz tego, że jedna i druga książka są bardzo prywatne i osobiste, to oczywiście zawierają też bardzo dużo ciekawych informacji na temat pracy Państwa, wspólnej, osobnej, na temat ról. No w tej książce jest zdecydowanie więcej spraw dotyczących wspólnej pracy, a to z tego powodu, że chciałam tylko zaznaczyć tę naszą pracę. Nie chciałam się pisać, mówię teraz o tej książce Gustaw i ja, i chciałam pisać zarówno w tamtej książce Kij w mrowisko, jak i w tej Gustaw i ja, jak i w tej nowej, która jest całkowicie nowym tworem. Nie chciałam tak pisać o pracy, ponieważ nie chciałam też, żeby to była taka książka. A zagraliśmy, a jak graliśmy, a wtedy, kiedy grał Gustaw, a kiedy gram ja, żeby to było tylko tak dotknięte, ale żeby nie stało się taką właściwie encyklopedią naszych zajęć zawodowych. Raczej skupiam się na tym, co jest osobiste, prywatne, takie, powiedziałabym, codzienne. Równolegle, proszę Państwa, z tekstem tej książce towarzyszy ponad 200 zdjęć. To są zdjęcia, które są nie tylko z prywatnego archiwum Państwa Holubków, ale też bardzo ważne dokumenty. Dokumenty życia społecznego, to w czym się specjalizujemy, czyli w tym, żeby odnajdywać stare fragmenty, zdjęcia, okładki czasopism, które wszyscy dobrze pamiętamy. To jest stary ekran, stary film. Żeby równolegle z tekstem biegła opowieść w formie zdjęć. Abyśmy sobie przypomnieli, jak wyglądała kiedyś fotografia prasowa, jak fotografowano aktorki, jak wyglądały zdjęcia u mistrzyni obiektywu Zofii Nasierowskiej, która przecież akurat w przypadku pani Magdaleny
była jej pierwszą taką, stworzyła dla niej właśnie pierwszą sesję fotograficzną w wieku 17 lat. Tak, miałam 17 lat, kiedy pamiętam, że kobiety wręcz zabiegały o to, żeby mieć u niej sesję. I to nie tylko aktorki, ale prywatne osoby, które chciały mieć piękne zdjęcie. Mąż chciał, żeby żona była piękna na zdjęciu, a Zofia Nasierowska absolutnie to gwarantowała, ponieważ uważała, że każdy człowiek jest piękny. Chodzi tylko o to, żeby wydobyć to piękno, żeby tak sfotografować, uchwycić takie spojrzenie, taki wyraz twarzy, taką chwilę, żeby właśnie to piękno zarejestrować raz na zawsze na zdjęciu. A w moim przypadku, mimo że miałam 17 lat, Zofia Nasierowska, tu się właśnie już chwalę bezczelnie, ona zadzwoniła, że chciałaby mi zrobić zdjęcia. Więc to było dla mnie wielkie wyróżnienie, bo byłam wtedy początkującą jeszcze amatorką. Jeszcze nie byłam aktorką zawodową, bo taką można się stać jednak dopiero, jeżeli się skończy studia i uzyska dyplom. Można być bardzo utalentowanym i do końca życia być amatorem. Jednak mimo wszystko dzielę ludzi na tych, mówię o artystach, na tych, którzy zostali w tym kierunku wykształceni, na tych, którzy są takimi bożymi po prostu ludkami, którzy są na świecie i wspaniale grają, czy wspaniale malują, ale są ciągle amatorami. Chcę podkreślić, że bardzo szanuję wszelkiego rodzaju zawodostwo i wiem, że lekarz, chirurg musi się nauczyć kroić pacjenta i nie weźmiemy sobie takiego pierwszego, lepszego, który ma talent i bardzo to lubi, żeby sobie wyciąć komuś ślepą kiszkę na przykład. Nie, tylko jednak zwracamy się do zawodowców i ja ciągle uważam, że aktorzy to jest dokładnie taki sam fach, jak fach każdy inny. Trzeba się go nauczyć. Aktor jest rzemieślnikiem. Bardziej niż artystą to się bywa, ale trzeba być rzemieślnikiem, umieć. I tego jednak człowiek młody uczy się na studiach. Więc dlatego podkreśliłam, że mając 17 lat grałam w filmach, ale już zdałam do szkoły teatralnej i już uczyłam się zawodu, jakim jest aktorstwo, reżyseria, operatorstwo, malarstwo i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż pamiętał, że jak widział coś takiego, gdzie na scenie dzieją się rzeczy, których się w ogóle nie chce oglądać, on mówił, w szpitalu, proszę bardzo, w psychiatryku, proszę bardzo, ale dlaczego ja mam coś tak strasznego, ekshibicjonistycznie strasznego oglądać na scenie? Nie. Na scenie powinno się dziać wszystko w jakimś cudzysłowie, w jakimś nawiasie, w jakimś zupełnie innym widzeniu. Można zrobić starożytną sztukę w sposób tak nowoczesny, ale równocześnie prosty, a nie udziwniony, że ona przemówi do każdego. Właśnie mąż zrobił jedną z ostatnich jego, właściwie chyba ostatnią jego reżyserią był Król Edyp. No jak najbardziej. Odległość paru 2000 lat i to było bardzo nowoczesne. Właśnie dlatego, że w Królu Edypie są poruszane takie kwestie. Został przetłumaczony na nowo tym językiem bliższym nam. Są poruszane tematy, które są zawsze aktualne, ludzkiego losu i przeznaczenia. Czy to przeznaczenie jest czymś nieuchronnym, czy my możemy te drogi przeznaczenia zmienić, to przecież towarzyszy nam od tysięcy lat namysł na ten temat. Ale zrobione było to tak szlachetnymi, prostymi środkami, że zrobiło się super nowoczesne. I na przykład dzieci, młodzież ze szkoły, przychodziły na Króla Edypa i słuchały tego jak najwspanialszej kryminalnej zagadki, bo tam jest jeszcze przecież cały wątek kryminalny, tak bym to nazwała współcześnie. No oczywiście nie był wtedy nazywany kryminalnym, ale chodziło o ten nieprawdopodobny cały czas zawieszenie, co dalej,
Dlaczego? Jak się to skończy? Dlaczego tak się musiało skończyć, a nie inaczej? Przecież można było gdzieś w pewnym momencie zmienić coś. No ale na tym polega geniusz starożytnych, że wiedzieli wtedy więcej niż my teraz. Tak naprawdę to jest szalenie zabawna i wesoła książka. Tam jest mnóstwo anegdot, mnóstwo takich fantastycznych historii, które zostały opowiedziane w bardzo humorystyczny sposób. I to jest też ostatnie pytanie, czy mnóstwo tam jest też opowieści o wadach waszych wspólnych, o tym, że pan Gustaw potrafił wypalać dziury w swetrze, a ty się nie gniewałaś, że było ci trudno wytrzymać na początku te wieczne mecze, które były w telewizji oglądane bez przerwy i że też znalazłaś na to sposób. To jest też książka o tym, czasami czytelnicy mówią, że to taki trochę poradnik, jak wytrzymać sytuację i przejść przez nie, przez życie całe w sposób najlepszy. Czy to rzeczywiście tak było, że i czy tak jest, uważasz, że zawsze można znaleźć wyjście z sytuacji, że jeśli nie chcemy oglądać z mężem tego meczu, to kupmy sobie po prostu drugi telewizor? No właśnie tak, tak było. To znaczy, nie gniewajmy się za 20 lat w swetrze. Nie tylko ja się przecież musiałam dopasować, dostosować, ale on również do mnie. Przecież między nami była ogromna różnica wieku, doświadczeń życiowych. No właściwie to tak mogłoby wyglądać, że nie ma możliwości. Ale jeżeli dwie osoby o różnych mimo wszystko przecież i charakterach i pomysłach na życie jednak starają się znaleźć w sytuacjach trudnych kompromis i do tego jeszcze mają poczucie humoru na temat sytuacji, która nastąpiła i na temat własnej osoby poczucie humoru, to można się właściwie dogadać w każdej sprawie, chyba że trafiają na siebie ludzie, którzy no, po prostu w ogóle jakby kosa na kamień, jak to się mówi, trafia. Są ludzie, którzy nie pasują do siebie w taki sposób okropny, że naprawdę nic z tego nie będzie. Ale jeżeli przy odrobinie poczucia humoru i no jednak co tu dużo gadać, wielkiej miłości, bo wtedy wszystko wygląda inaczej. Inaczej się wybacza komuś, kogo się, nawet jeżeli już nie kocha pierwszą, wielką, płomienną miłością, to się go kocha tą drugą czy trzecią miłością i się go na dodatek bardzo lubi. Bo uważam, że to jest w ogóle podstawa, że trzeba lubić człowieka. Jeżeli się go lubi, to te wady też są takie mniej istotne. Ja je miałam, on je miał. Poczucie humoru otwiera wszystkie drzwi. Uśmiech, nawet jeżeli się widzi gębę, która jest tak wściekła, że po prostu krew krzepnie w żyłach, to jeżeli się do tej strasznej gęby powie coś miłego i z uśmiechem, to ta gęba za chwilę opadnie. To są te sposoby. Bardzo je polecam. I ponieważ widzę bardzo uśmiechnięte twarze, to chciałabym tym uśmiechem, który odbieram od Państwa wszystkich, podziękować za to przemiłe spotkanie. Jeszcze raz przeprosić, że w czerwcu, kiedy może nie wszyscy Państwo, ale ktoś z Państwa wtedy był zawiedziony tym, że nie przyjechałam, chciałam przeprosić. Umarła moja mama 15 czerwca i trudno by mi było być 16 lub 17, bo nie pamiętam, który to był dzień, ale jeden z tych dwóch tutaj na spotkaniu, bo bym nie dała rady. Po prostu nie dałabym rady, wiedziałam o tym, że to jest niemożliwe. Także bardzo Państwu serdecznie dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym prosić Pana Wójta, który dzisiaj z nami na spotkaniu jest, o podziękowanie również od nas, Pani Magdzie, za piękne spotkanie. Od nas bibliotekarzy i od wszystkich mieszkańców i użytkowników naszej instytucji. I proszę Państwa, jeszcze standardowa nasza niespodzianka dla Państwa wszystkich. Proszę bardzo, brawo. Nasza niespodzianka, którą zawsze po spotkaniach sobie stosujemy dla Państwa. Bardzo byśmy prosili Panią Magdę o wylosowanie numerka.
które dzisiaj, dwóch numerów nawet, które dzisiaj wygrają od nas książki. Ale tu nie trzeba chyba, trzeba trzymać ze sobą. Bardzo prosimy. Pierwszy numer. No, jak powiedziałam, że mama nie żyje, jestem typową sierotką teraz. Pierwszy numer, który wygrywa dzisiaj książkę, to 23. Bardzo prosimy. A teraz drugi numer. To jest data urodzenia męża, 23 rok. I drugi numer, bardzo prosimy. Tutaj jedna książka. Gratuluję. Bardzo prosimy. Numer 44. Boże, znowu numer 44, no to jest. Ani mnie,